Na stadionie miejskim w Ostródzie został rozegrany mecz 15. kolejki trzeciej ligi pomiędzy Motorem Lubawa a Sokołem Ostróda. Piłkarze z Lubawy zajmują w tabeli ligowej ostatnie miejsce i jak na razie są dostarczycielami punktów. Przed sobotnią konfrontacją na ostródzkim stadionie faworytem był zespół Sokoła. Drużyna z Lubawy mimo walecznej postawy uległa gospodarzom 2-0. Zespół zaprezentował się dzisiaj w miarę przyzwoicie. Podszedł do meczu z dużą agresją, chęcią. Dużo chłopaków mamy w drużynie z Ostródy, więc grali na swojej ziemi. Myślę, że wstydu nie przynieśli. Robiliśmy, co mogliśmy. Nie oceniam nigdy pracy sędziów, ale myślę, że kto zna się na piłce, widział dzisiaj, mówiąc spokojnie, że sędzia nam nie sprzyjał. Był najsłabszym aktorem tego widowiska. Jednak to Sokół był zespołem, który nadawał ton grze. Mecz od początku był prowadzony pod dyktando gospodarzy i już w drugiej minucie mogli objąć prowadzenie, ale strzał Sebastiana Pączko był zbyt lekki, by pokonać bramkarza gości. Na pierwszego gola kibice czekali do 25 minuty. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Krystiana Słowickiego i po błędzie bramkarza Motoru Robert Hirsch głową strzelił do pustej bramki. Jeszcze przed przerwą Ostrudzianie mogli podwyższyć wynik na 2-0, ale strzał Roberta Hirsza trafił w poprzeczkę. Najważniejsze w dzisiejszym meczu jest zwycięstwo i 3 punkty, to co powtarzam od dłuższego czasu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy z zespołem, który przyjedzie do nas, który nie będzie miał tak naprawdę nic do stracenia, który będzie chciał się pokazać z dobrej strony. Tak jak tutaj trener wspominał, jest kilku zawodników, którzy są wychowankami, czy grali wcześniej w Sokole Ostróda, więc na pewno też ich motywacja na ten mecz była większa, więc dla nas najważniejsze było w dzisiejszym meczu to, żeby ten poziom koncentracji był jak na najwyższym stopniu. Tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy zarówno w tej grze obronnej, w tej grze ofensywnej być cały czas skoncentrowani, że nie możemy dzisiaj popełnić żadnego błędu, bo Motor Lubawa, pomimo tego, że tak jak tutaj trener powiedział, jest dużo problemów kadrowych, to naprawdę te szybkie ataki potrafi wyprowadzać i tutaj na pewno w większości meczów sprawiali zespołom dużo problemów i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. No do zdobycia pierwszej bramki, czyli tutaj po stałym fragmencie gry, na pewno ta gra była troszeczkę nerwowa. Próbowaliśmy czy to środkiem, czy to bocznymi sektorami boiska. Natomiast bramkę tak naprawdę zdobyliśmy po stałym fragmencie gry. Też tutaj rozmawialiśmy, że dzisiaj te stałe fragmenty gry będą na pewno bardzo ważne. Jeżeli zespół dzisiaj broni, będzie nam ta gra się układała, to mamy też starać się wykorzystywać właśnie te stałe fragmenty gry. Tutaj zdobyliśmy pierwszą bramkę. Myślę, że troszeczkę zawodnicy byli po tej bramce spokojniejsi. Po zmianie stron gospodarze zaatakowali bardziej energicznie. W 67 minucie na listę strzelców wpisał się Sebastian Pączko, który po dośrodkowaniu Kamila Dmowskiego strzałem z 3 metrów dopełnił formalności. Po zwycięstwie nad Motorem Ostrudzianie zajmują 13 miejsce w tabeli i do 6 miejsca tracą niewiele, bo 5 punktów.